Przyjaciele, dla mnie również w mojej służbie najważniejsze jest moje serce. Wiem, że dla każdego z nas nasze serce powinno być najważniejsze. Ja podaję, że to było 2 tygodnie temu. Miałam tutaj usługiwać w kościele, miałam głosić, ale doszłam do pewnej granicy. Nie byłam integralna sama ze sobą. Poprosiłam Artura, żeby ściągnął reklamę ze mną. Czemu? Nie mogę głosić. Dlaczego? Dlatego, że ja usługuję z serca do serca. Doszłam do pewnej granicy. Muszę tą granicę przejść, muszę podjąć jakąś decyzję. Nie jestem w stanie głosić do ludzi. Rozumiecie? Jestem prorokiem i muszę być integralną osobą. Nie mogę być taką osobą, która gdzieś tam staje i z doliny zeschłych kości przemawia do ludzi. Chciałabym dzisiaj powiedzieć do was o takiej bardzo ważnej rzeczy, o obiektywizmie. To jest coś, co dotyka teraz mojego serca. Ja się tego uczę. Uważam, że każda osoba, która jest w służbie, powinna być osobą obiektywną. Bóg nie ma względu na osoby. I podstawą sądów Bożych jest to, że Bóg osądził swojego Syna. Bardzo to mnie dotyka. Kiedyś to czytałam, a teraz to dotyka mojego serca. Duch Święty, ja modlę się, aby słowo, które będę mówiła, było życiem. Niech ono usługuje ludziom. Niech wprowadza ludzi na wyższy poziom. Niech odchodzą lęki, frustracje. Niech przychodzi poczucie bezpieczeństwa. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Aby prawidłowo widzieć i aby sprawiedliwie sądzić, potrzebujemy być osobami obiektywnymi. Ja w naszym małżeństwie odegrałam rolę ofiary. Mówiłam wczoraj na spotkaniu z depresją, że ofiara wzbudza litość. Artur odegrał rolę kata. Ja rolę ofiary. Więc automatycznie jestem w stanie patrzeć na siebie. Kiedy nie patrzę obiektywnie, to jest mi najłatwiej spojrzeć na siebie jak na ofiarę. Czyli widzieć w Arturze tego, który zawinił. I tak jest z każdą osobą, która w swoim życiu odegrała rolę ofiary. Ofiara wzbudza litość. Kiedy człowiek był bardzo poraniony, tak, to wzbudza litość i nie patrzy wtedy obiektywnie. Wiem, że w Chrystusie, tak jak w Chrystusie jest w ogóle powrót, w Chrystusie jest rozwiązanie, w Chrystusie jest wszystko nowe. Ja uczę się teraz nowych rzeczy. W naszym małżeństwie w ogóle jesteśmy ze sobą bardzo długo. Jesteśmy ze sobą 25 lat. Ale doszliśmy do pewnej granicy. Kochamy się. To jest dla mnie najważniejsze, bo miłość przezwycięży wszystko i miłość zakryje każdy błąd. To jest dla mnie najważniejsze. Uczę się obiektywnie patrzeć na nasze małżeństwo. Wzięłam odpowiedzialność za nasze małżeństwo. Słowo Boże mówi, że zanim zechcesz wyjąć źdźbło z brata oka swego, wyjmij belę ze swojego. To są bolesne rzeczy, ale mega praktyczne. Chrześcijaństwo dla mnie jest bardzo praktyczne. Nie zgadzam się na chrześcijaństwo tak, że dochodzimy do pewnej granicy, dochodzimy do pewnego miejsca i mówimy stop, dalej nie przechodzę. Tak? Powiedzenie człowiekowi stop to tak, jakby powiedzieć Bogu stop. Dalej mnie nie dotykaj. Dalej do mnie nie mów. Dalej nie chcę mieć nic z tobą wspólnego. Mam swoje właśnie
jakieś takie miejsce, w którym się czuję bezpieczna, tak? I dalej nie idę. Biorę odpowiedzialność za nasze małżeństwo. Tak jak mówiłam na początku, że podstawą sądów Bożych jest to, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie mogę mieć względu na siebie. Muszę patrzeć obiektywnie. Prawda Boża musi być dla mnie wymiernikiem. Nie to, co czuję, nie to, co dzisiaj odczuwam, ale prawda Boża. Żeby spojrzeć na siebie obiektywnie, choć wiecie, to są trudne w ogóle rzeczy, ale to jest nasze życie. To jest nasze życie. Byłam ofiarą, więc łatwo jest mi spojrzeć na siebie przez takie przymrużone oko. Ale co mówi Słowo Boże? Wyjmij ogólniku najpierw belę ze swojego oka, zanim zaczniesz wyciągać śpło z oka brata swego. Pamiętam, jak zakochałam się w Arturze i nie wracałam do domu na noce. Spałam z Arturem po ławkach. Spaliśmy na ławce w parku. Tak jest z miłością. Jak się kocha, to nie ma granic. Nieważne, rozumiecie? Nieważne, kto zawinił. Ważne, kto będzie umiał pierwszy przeprosić. Ja w ogóle wiem, że przychodzi nowa przestrzeń do Kościoła. Przychodzi nowy czas dla Kościoła. Przychodzi tak zwane coś, co się nazywa, że ludzie już nie będą tylko wiedzieć, ale będą też czuć. Już nie tylko w głowie, ale też w sercu. Pamiętam, jak Bóg powoływał mnie do służby, to powiedział mi takie słowa: dbaj o swoje serce. Dbaj o swoje serce. To twoje serce w służbie będzie najważniejsze. Ponieważ to z twojego serca, tak, tryska źródło życia. Z twojego serca tryska źródło życia. Wszyscy żyjemy i napotykamy na różne trudności i rozczarowania. Ja w ogóle jestem naprawdę fanem, żeby takie rzeczy mówić. Żeby nie mówić tak, że nikt nie rozumie, tylko żeby mówić tak, żeby wszyscy zrozumieli. Kiedyś pamiętam, byłam na takim spotkaniu i bardzo dużo się używało takich słów, które dla chrześcijan, czyli domowników, były... one były zrozumiałe, typu namaszczenie, rozumiecie? Ale było tam kilka osób z zewnątrz. I one się zapytały potem, a w którym momencie to namaszczenie przyszło i w którym odeszło, którędy weszło i którędy wyszło. Wiecie, ludzie często nie rozumieją w ogóle, co się mówi. Ja jestem fanem, żeby mówić tak, mówić takim językiem, żeby zrozumiał i głupi, i mądry. Wiecie, i to jest w ogóle Bóg, mówić tak, żeby zrozumieli wszyscy. Kiedy dochodzimy do różnych trudności w swoim życiu, bardzo ważne, aby wtedy zawołać do Boga i powiedzieć: wzbudź we mnie sprawiedliwego sędziego. Każda osoba w służbie, nieważne, czy masz służbę publiczną, czy masz służbę pomocy, jesteś w służbie. Człowiek, który jest zbawiony, to jest powołany. To jest człowiek służby. To jest człowiek służby. Należy być obiektywnym. Wtedy, kiedy nie jesteśmy obiektywni, wtedy, kiedy jesteśmy stronniczy, to źle sądzimy. Nie sądzimy wtedy sprawiedliwie. Nie ma takiej opcji, żeby sądzić sprawiedliwie. Ja, znacie moją, jak gdyby, sytuację teraz obecną z moim tatą. I wiecie, moja mama też odegrała w tym związku małżeńskim rolę ofiary. A mój tata odegrał rolę kata. Ale kiedy jestem teraz z nim bliżej, to się dowiaduję takich rzeczy o nim, których nigdy nie znałam. Dlatego, że byłam stronnicza, dlatego, że przyjęłam... ja przyjęłam stronę mojej mamy. Mamę widziałam wiecznie jako ofiarę, a tatę widziałam jako kata. Ale teraz się okazuje, że ja, poznając mojego tatę, dowiaduję się, że mój tata się ubrał takiego typu na skutek zachowań mojej mamy. I ja na przykład biorę odpowiedzialność za nasze życie. Pewne postawy Artura były wynikami moich postaw. Przecież w świecie, gdybym nie otwierała swoich buzi, to bym nigdy nie dostała. Nigdy.
Oczywiście to jest patologia, rozumiecie? Ja w ogóle nie chcę tego poruszyć, bo to jest patologia. Ale mówię o wzięciu odpowiedzialności za siebie, za siebie. Kiedy patrzę tak na życie mojej mamy i mojego taty, to mówię, kurczę, z uwagi na to, że ja w ogóle nigdy nie poznałam też mojego taty, bo go nie chciałam poznać. Bo bym w ogóle gadał, wiecie, z katem się nie chce poznawać bliżej, bo po co? Mama była w tej pozycji, która wzbudzała litość. Ale kiedy dowiaduje się, że tata tak naprawdę poubierał się w pewne role na skutek zawodu mamy. I zobaczcie, ja w ogóle dzisiaj już czuję to wewnątrz siebie, już nie tylko to, że to mówię, tylko że ja w ogóle wiem, że kij ma dwa końce. Kij ma dwa końce. My jako ludzie służby, jako ludzie, w których mieszka Duch Święty, musimy nauczyć się sądzić sprawiedliwie, czyli patrzeć obiektywnie. Patrzeć obiektywnie. Kiedy nie będziemy patrzeć obiektywnie, nie będziemy sądzić sprawiedliwie. Czyli tak naprawdę Chrystus nie będzie się przejawiał. Będzie się przejawiała stronniczość, wiecie, i ludzie będą cierpieli. I ludzie będą cierpieli. Kiedy dochodzimy do jakiegoś miejsca problemu, bardzo dobrze jest stanąć z boku i spojrzeć na jakąś sytuację z dystansu. Jezus nigdy nie był częścią problemu, dlatego mógł być częścią rozwiązania. Nie był częścią problemu, dlatego mógł być częścią rozwiązania. Kiedy my dochodzimy do jakiejś granicy, tak? Kiedy my w małżeństwie dochodzimy do jakiejś granicy, tak? To potrzeba, aby stanąć z dystansem i obiektywnie spojrzeć na sprawę. I oczywiście wiecie, co tu jest bardzo ważne. Kto się pierwszy uniży? Kto zdecyduje wyjąć belę ze swojego oka, zanim zacznie wyciągać źdźbło z oka brata swego? To się nazywa praktyczne chrześcijaństwo. Powodem wielu konfliktów, kłótni, rozczarowań i jeszcze innych rzeczy jest to, że nie patrzymy obiektywnie. W relacjach nie patrzymy obiektywnie. Przyjmujemy stronę jakiegoś człowieka, nie znając, tak, strony drugiego człowieka. I stąd się biorą problemy. Uważam, że to mądrość Boża. To mądrość Boża, która przychodzi. To przychodzi ta nowa przestrzeń do Kościoła, aby się tego uczyć. I oczywiście nie ma czegoś takiego, żeby tak, ja już to mam, ja już to mam, ja już to mam. Podstawa to jest zacząć od siebie. To trzeba zacząć od siebie. To są bolesne rzeczy, ale rzeczy możliwe do przejścia. Niezabliźnione rany. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy do tego powracać, bo to jest praktyka, wiecie. Niezabliźnione rany, tak, powodują, że jesteśmy właśnie stronniczy. Jeśli byłeś ofiarą, to łatwo ci przyjąć stronę ofiary. Rozumiecie? To jest taki mechanizm. Byłeś ofiarą, łatwo ci przyjąć rolę ofiary. Kiedy cię w życiu dominowała matka i przyjdzie do ciebie, powiedzmy, jakaś para i będziesz musiał im udzielić jakiejś rady, to jak nie masz zabliźnionej rany, tak? No to co udzielisz? No udzielisz z głębi siebie. Powiesz, musisz ją zdominować, bo jak jej nie zdominujesz, to ona cię przykryje swoim wielkim cieniem. Wiesz, rozpostrze nad tobą swoje wielkie skrzydła i ona będzie panowała, a ty będziesz ten malutki. Rozumiecie? To jest brak obiektywizmu. Uważam, że Bóg wzbudza dzisiaj w Kościele. Tylko trzeba tego zapragnąć. Słowo Boże mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. Ja pragnę. Ja pragnę. Ja pragnę być obiektywną osobą. Obiektywnie patrzeć na nasze dzieci. Obiektywnie patrzeć na nas. To jest sfera, której trzeba się, wiecie, nauczyć. Czyli rana, tak? Ona też jest problemem. Rana jest problemem. Człowiek ranny krzywo widzi. Człowiek uprzedzony źle widzi. Człowiek stronniczy źle widzi. I teraz zobaczcie, kiedy ja patrzyłam na mojego tatę, jako na tego, który był katem, tak? To ja go w ogóle uczyniłam odpowiedzialnym za wszystko.
odpowiedzialny za każde zło, które mi się wydarzyło. To tata jest odpowiedzialny. Brak relacji i rozmów spowodowały, że się po prostu nie poznaje człowieka. Bo człowiek jest zopiniowany. Bo ja byłam zopiniowana przez moją mamę. Moja mama cały czas w tej takiej roli, która potrzebuje obrony, ochrony. Wiecie, ja czuję się jej osobistym adwokatem. Ja czuję się jej osobistą jakąś taką w ogóle, taką nie wiem, tą osobą, która jest w stanie w ogóle uratować jej życie. A na tatę nikt nie zwraca uwagi. To jest w ogóle dramat. Rozumiecie? Oczywiście to są rzeczy, które się dzieją poza Jezusem. Ja daję te rzeczy jako na przykład. Ale kiedy jesteście w związkach małżeńskich, kiedy jesteście duszpasterzami, kiedy usługujecie ludziom, to jest bardzo ważne, aby przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, wzbudź we mnie sprawiedliwego sędziego. Wzbudź we mnie sprawiedliwego sędziego. W Starym Testamencie w ogóle byli sędziowie. Byli sędziowie. A taki sędzia dziś zamieszkał w nas. Sędzia zamieszkał w nas. Duch rozumu, poznania i bojaźni Bożej zamieszkał w nas. Po to, abyśmy sądzili sprawiedliwie. I to jest słowo dla Kościoła, żebyśmy dalej mogli się rozwijać, żeby nie było konfliktów, żeby nie było kłótni, żeby nie było bałaganu, żeby nie było głupoty. To należy patrzeć obiektywnie. To należy przyjść i powiedzieć: Boże, wzbudź we mnie sędziego sprawiedliwego. Bo inaczej to są takie tendencyjne rzeczy, wiecie. Zostałam zraniona, to coś tam od razu udostępnię. To takie jest z rany. Udostępnię coś z rany. Ktoś mi coś powiedział, coś tam zaraz napiszą, to mnie tam to zrobi. Z rany. Nie patrzysz obiektywnie. Kij ma dwa końce. Kij ma dwa końce. Kiedyś pamiętam, pozwoliłam sobie na taką zrywkę emocjonalną w domu. A, mówię. Niemcy tydzień. I zobaczyłam coś takiego, że w Słowie Bożym jest napisane, że kobieta, mądra kobieta buduje swój dom, a głupia go burzy. I ja w ogóle wiem, że Artur nie ma tej zdolności, aby w domu rozpalić pewną atmosferę, bo on nie do tego. Rozumiecie? On nie do tego, żeby w domu rozpalić pewną atmosferę. To ja do tego, aby rozpalić w domu pewną atmosferę. Mieszkamy z mamą. Mama też nie do tego, ponieważ mama mi oddała autorytet i mówi: ty bądź gospodynią tego domu. Więc ja, jako ta ojko despoteo, tak, powinnam rozpalać atmosferę tego domu. I teraz trzeba spojrzeć obiektywnie. Artur coś do mnie powiedział, uraził mnie. Niemcy tydzień, nie ma atmosfery odpowiedniej w domu. Już nie ma ciepła, już jest zimno. Ale kiedy patrzymy obiektywnie, kiedy wyciągam w ogóle, wiecie, kij ze swojego oka, zanim wyciągnę źdźbło z jego oka, tak? To nie ma problemu. To nie ma problemu. Patrzcie, Jezus dał nam przykład takich rzeczy. Ponieważ nie zgrzeszył, a przeprosił. Nie zgrzeszył, a umarł za nas. Mocne to jest. Pierwszy przeprosił, choć nie zgrzeszył. Pierwszy przeprosił. Jak często domagamy się tego swojego. Ja mam rację. Już jest po wszystkim. Już jak jest taka postawa, ja mam rację, to już w ogóle wiem, że jest koniec. Pozawiadane. Nie wiem. Sprawiedliwy sędzia. To w ogóle, kiedy powstaje w nas sprawiedliwy sędzia, to powstaje mądrość. Sprawiedliwy to mądry. Bóg sądzi sprawiedliwie. I my mamy też sądzić sprawiedliwie. Wiecie, że to naprawdę jest, to się może wydawać, że to jest takie małe. No tak, no to chodzi o tego sprawiedliwego sędziego. Tak, to chodzi o tego sprawiedliwego sędziego. Bo jeśli się od tego zacznie, wiecie, to w ogóle to pójdzie w ogóle jak taka maszyna. To się będzie zazębiało jedno z drugim. Nie będziemy mieli do siebie pretensji, będziemy sobie wybaczali, będziemy sobie odpuszczali, nie będziemy szukali swego, będziemy wpierw patrzyli w swoje serce, zanim pójdziemy i komuś zwrócimy uwagę. Wiecie,
To są bardzo ważne rzeczy. Sprawiedliwy sędzia. Sprawiedliwy sędzia. To też powoduje to, że inni Cię będą sądzić sprawiedliwie. Inni też będą sądzić siebie sprawiedliwie. Kiedy nie sądzi się sprawiedliwie, to coś Wam powiem, czego się nie chce robić. Nie chce się przyjaźnić. Często ludzie mówią, wiesz, kocham tego brata, daj spokój. Na początek zacznij go lubić. Bo to tak łatwo w ogóle powiedzieć, kocham tego brata. A dlaczego tak mówisz? Bo tak jest napisane, żeby kochać wszystkich. Ja mówię, a lubisz z nim spędzać czas? Jak się kogoś lubi, to się chce z nim czas spędzać. Jak się kogoś lubi, to się chce z nim być. Jak się kogoś lubi, to się od niego nie odchodzi. Rozumiecie? Na początek to w ogóle polubić się trzeba. Na początek trzeba się po prostu polubić. Zanim się powie, że się kogoś kocha, to dobrze jest się w ogóle polubić. Często te właśnie rozczarowania na skutek tego, że brak jest sprawiedliwego sądu, tak? Ludzie uciekają od relacji. Uciekają ludzie od relacji, nie chcą się poznawać. Ach, zostałem zraniony, nie idę dalej w tą relację. Ale trzeba przejść tą granicę. Jeśli zostałeś zraniony, to Bóg jest ten, który Cię może uleczyć. Przejdź tą granicę. Ja przeszłam emocjonalną granicę teraz w stosunku do Artura, dla mnie trudną. To była dla mnie granica emocjonalna i ja ją przeszłam. Bóg mi przypomniał pewne rzeczy. Podstawa zapytał, czy kochasz. Kocham. A więc jeśli kochasz, to pójdziecie dalej. Na początku powiedziałam, że nie wiem. Ale potem mówię, to było w przypływie emocji. Czy kochasz? Kocham. Więc jak kochasz, to przejdziesz dalej. To pójdziesz dalej, wiecie. Dzisiaj się mogę śmiać w ogóle też z pewnych rzeczy, tak? Bo przeszłam pewną granicę. Przeszłam coś, co mnie naprawdę bolało. Bolała mnie jakaś tam rzecz. Nie przejdę, nie pójdę, nie zrobię. Koniec. Ale przeszłam. Posiedzieliśmy sobie pewnej nocy, pogadaliśmy sobie do 3:30 rano i załatwiliśmy pewne rzeczy. Ciężko jest się przyjaźnić, kiedy czujesz się ciągle winny. Ciężko się przyjaźnić. Kiedy w tej przyjaźni ktoś na ciebie ciągle wylewa kubeł jakiegoś takiego, wiecie, niezadowolenia. To też się bierze w ogóle z braku obiektywizmu. Z braku tego, że się tak naprawdę sprawiedliwie nie sądzi. Ciągle w tej przyjaźni w ogóle to ja nawalam, to ja najgorsza, to ja tak dłuższa, to ja czegoś nie zrobiłam, to ja czegoś nie dałam, to ja zapomniałam o urodzinach, to ja złą bułkę kupiłam. Wiecie, trudno jest się przyjaźnić. Trudno jest się przyjaźnić. W przyjaźni też trzeba być obiektywnym. Naprawdę. Przyjaciel jest czymś więcej niż brat. Czymś więcej. Przyjaciel jest czymś więcej niż brat. Ostatnio zobaczyłam też taką rzecz, że kiedy nie ma przyjaźni w Kościele, to ludzie zaczynają te przyjaźnie budować poza Kościołem. A wiecie dlaczego? Bo Bóg powiedział, że źle człowiekowi jest samemu. Źle człowiekowi jest samemu. Źle jest człowiekowi samemu. Choć często można być tak poranionym, że się ucieka w takie swoje schrony, ma się swoje schrony bezpieczeństwa i się w te schrony ucieka i się nie chce tam wpuścić drugiego człowieka, ponieważ drugi człowiek wejdzie i pogrzebie głęboko i dotknie w ogóle czegoś, co ciebie boli. Nie należy się tego bać. Jestem też przekonana, że przyjaźń to jest coś, co nie można do jakiegoś tam człowieka podejść i powiedzieć, słuchaj, Bóg mi objawił, że masz być moim przyjacielem. W ogóle diabeł jest specem od rowów. Z jednego rowu do drugiego rowu. Wiecie? Nie chcę, żebyście tak tego słowa odebrali, dlatego wylewam przed wami swoje serce. Bo nie chcę, żebyście tego słowa odebrali w taki sposób, że teraz właśnie jestem samotny, to będę miał przyjaciela i zabiję kogoś swoją przyjaźnią. 70 SMS-ów w ciągu dnia. Kiedy się tam spotkasz? To nie o to chodzi. Tu musi serce zaskoczyć. W przyjaźni musi zaskoczyć serce. To w ogóle, wiecie, to trzeba poczuć to coś.
Trzeba poczuć to coś. W przyjaźni, tak serce do serca, przychodzi coś takiego, co się nazywa bezpieczeństwo. I pomimo to, że jesteś usługującym, nie wstydzisz się powiedzieć o swoich brakach. Nie wstydzisz się powiedzieć o swoich demonach. Nie masz skrupułów, aby powiedzieć o swoich warowniach. Każdy je ma. Specy ukrywają. Silnie o tym mówią. Przyjaciel to ktoś więcej niż brat. Naprawdę. Jak Bóg powoływał mnie do służby, to powiedział do mnie tak. Będziesz mówiła o sobie. To jest trudne. Będziesz mówiła o sobie. Ja w ogóle wierzę, że jak się mówi o sobie, to się toruje drogę. Drogę się toruje. Jeśli powiecie, często w kościele nie ma różnych rzeczy, bo się o nich nie mówi. To tak samo jak w Słowie Bożym jest napisane, czemu nie są zbawieni. Bo nie ma tych, którzy im głoszą. Rozumiecie? Jedno jest następstwem drugiego. Kościół nie wchodzi w pewne rzeczy, bo nie ma ludzi, którzy podejmują wyzwanie i głoszą. Kościół na przykład, nie wiem, nie chodzi w prawdzie, bo nie ma ludzi, którzy będą żyli w prawdzie. Kościół nie chodzi w miłości, bo nie ma ludzi, którzy chodzą w miłości. Choć jest napisane. Trzeba dać przykład. Chrześcijanie to ludzie przykładu. Chrześcijanie to ludzie przykładu. To ludzie różnicy. Różnicy. Wprowadzam różnicę. Różnicę. Już wszystko wiemy. Już wszystko wiemy. A teraz jest czas na zupełnie inną przestrzeń. Wiecie, Bóg dotyka teraz waszych serc. Wielu z was rozpoznaje swoją tożsamość w Chrystusie. Rozbrajacie się. Tak? Ale my na takich rzeczach nie możemy pozostać. Często ludzie przychodzą i mówią, no tak, ale ktoś na przykład jest nieodpowiedzialny, nie robi pewnych rzeczy, to co, ja teraz taki w miłości nie powiem mu prawdy? I to jest właśnie to. Diabeł jest specem od rowów. Nie. To ma być wszystko spojone ze sobą. Miłość z prawdą. My się kochamy, tak? Decydujemy się iść dalej, decydujemy się iść blisko, emocjonalnie, razem ze sobą, ale nie jest w naszej relacji wykluczone to, że będziemy do siebie mówić prawdę. Dlaczego? Dlatego, że obydwoje jesteśmy powołani. Rozumiecie? I patrzymy obiektywnie, jak teraz. Często się przepychamy. Ja teraz chodzę na siłownię, mam więcej siły. Śmieję się oczywiście. Obiektywizm. Należy być obiektywnym. Jak patrzę na przyjaźnie, które ja mam, to tak się zastanawiam, jak one powstały. Jakoś tak naturalnie. Odważyłam się gdzieś powiedzieć o sobie. Często Artur o czymś nie wiedział, a komuś na przykład powiedziałam. Zaowocowało to tym, że za chwilę ta osoba zadzwoniła do mnie i powiedziała mi o sobie. W ogóle wzbudziło się jakieś zaufanie. Nic sztucznego. Nic takiego nienaturalnego. Coś mega naturalnego. Wiecie? Coś mega naturalnego. Źle jest człowiekowi, kiedy jest sam. Źle jest człowiekowi, kiedy jest sam. Dlatego mąż ma żonę. Dlatego Bóg nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Wiecie? Usługa nie wie, co czyni jego Pan. Bóg nazwał nas swoimi przyjaciółmi. Zobaczcie, w jaki sposób rozmawiacie z Bogiem, a jak często rozmawiacie z ludźmi. Przed ludźmi chcemy się jakoś pokazać. W przyjaźni jest też bardzo ważne, żeby się rozebrać z tytułów. Nie występuję w przyjaźni. Wiesz, jestem lider, wstawiennik, uwielbieniowiec, a ja walę w to, a ja chcę Ciebie. Trudno to tak, wiecie. No to dobrze, jesteś uwielbieniowcem, to co zaśpiewasz mi w tej relacji? Jesteś wstawiennikiem, to co, ja w ogóle usiądę z tobą i ty będziesz się o mnie modlił, a ja co? A ja teraz ciastko chcę zjeść. Nie chcę się teraz modlić. Jesteś pastorem, to w tej relacji będziesz mi głosił, a ja będę słuchał. Jesteś nauczycielem, będziesz mnie ciągle pouczał, a ja tak głupia będę siedziała i słuchała. Wiecie? W relacji należy się z tego rozebrać. To nam w ogóle nie uwłacza. To nam w ogóle nie uwłacza. Wiecie? Bo my w ogóle rozpoznajemy powołanie. Ja się z tym na przykład nie boksuję. Powołanie jest z nieba,
Ja na to mówię amen. Jeśli z ziemi, to nie mówię amen. Jeśli z nieba, to mówię amen. Niech tak się stanie. Klękam, w ogóle słucham. Wiecie? I teraz zobaczcie. Jeśli jest brak obiektywizmu, to są konflikty. Konflikty powodują to, że trudno nam od siebie przyjmować rzeczy. A jeśli się jest obiektywnym, tak? To jest taka szansa, jak w tym pójdziemy, że powstaną relacje przyjaźni. A jak powstaną relacje przyjaźni, to powstaną więzi. To powstanie taka przestrzeń serce do serca i wtedy bardzo łatwo przyjmować jest od siebie różne rzeczy. Aha, ja jej ufam. To, co ona wychodzi, to jest prawda, bo ja znam jej serce. Rozumiecie? Kiedy widzę kombinatora, to ja nie ufam kombinatorowi. A kiedy widzę człowieka szczerego, to wtedy, kiedy człowiek wychodzi, to ja ufam, ja mówię amen, ja się podpinam, ja biorę to słowo. To słowo w ogóle niech ono we mnie wchodzi, niech ono mnie zmienia. Wiecie, ja w tym nie widzę podwójnego dna, ale kiedy nie ma przyjaźni, tak? To jest trudno. To jest trudno. Miłość zakrywa wiele błędów. Miłość zakrywa wiele błędów. Trzeba uznać w sobie, że potrzebujemy, aby Bóg wzbudził sprawiedliwego sędziego. I trzeba uznać, że potrzebujemy przyjaciela. Potrzebuję przyjaciela. Ale jeszcze raz mówię, nie popadnijcie w ten rów. Bo to jest takie dziecięctwo, wiecie. Bo jeśli odrzucenie jest silne i brak poczucia bezpieczeństwa jeszcze jest silne, to jest ta tendencja taka, żeby w ogóle sobie coś tam wyprodukować i powiedzieć, wiesz co, Bóg mi powiedział, że ty będziesz moim przyjacielem. To tak nie działa, tak jak mówię, to tak nie działa. Trzeba dać sobie w ogóle przestrzeń. Trzeba dać sobie czas. Nie róbcie też tych rzeczy, że... Bo wiecie, ja na przykład wam mówię, że jestem szczera z pewnymi ludźmi, otwieram przed nimi swoje serce. Ale w tym trzeba też być mądrym. W tym trzeba też być mądrym. Tak jak spowiednika wybiera się osobę silniejszą od siebie, osobę, która przeszła więcej i jest gdzieś dalej. Powiedzmy, jest starsza w Chrystusie. To starsza siostra i starszy brat. Niekoniecznie jakiś urzędnik. Starsza siostra i starszy brat. Tak samo jest z przyjacielem. To, wiecie, dla mnie serce jest najważniejsze w służbie. Najważniejsze. Bo kiedy serce jest obciążone, to trudno jest iść za Bogiem. Kiedy serce jest obciążone, tak, to trudno w ogóle żyć z drugim człowiekiem. Kiedy serce jest zgorzkniałe, to w ogóle jest trudno. To jest trudno. Dlatego jest napisane, żeby o swoje serce dbać najbardziej. O swoje serce dbać najbardziej. Chciałabym, żebyście chodzili w tej przestrzeni, wiedząc, że kij ma dwa końce. Nigdy nie jest tak, że wina leży po jednej stronie. Rozumiecie? Nie ma tak, że wina leży po jednej. Ja tak po prostu, patrząc też na nas i patrząc na relacje mojej mamy i mojego taty, to w ogóle widzę, że no po prostu szok. Kiedy braknie też miłości, to jest porażka. Moi rodzice się pobrali, ja nie wiem, z jakich powodów. Ja na przykład już wiem, że chyba byłam zmajstrowana w Sylwestra, gdyż urodziłam się we wrześniu, więc światełko zgasło i ja tam zostałam machnięta jakoś. Mój tata był mega niedostępnym gościem, ale miał bogatego tatę. Moja mama pochodziła z biednej rodziny, mój tata taki niedostępny. Moja mama trochę taka może figlara. Pracowali w jednym zakładzie pracy. Ja jak się na to patrzę, to mówię, jakaś bajka w ogóle. No, ale mówię, dobra, ja się urodziłam. I słuchajcie, dziewczyny w pracy się założyły. Kto poderwie Romana? O, Roman taki wysoki, szaty, lekko falowane takie włosy, wiecie, bokobrody, z dobrej rodziny. I jakieś tam rzuciły losy. Padły na moją mamę. Tanka umówiła się z Romanem. A umówili się, spotkali się, urodziła się moja siostra, potem już poszło, urodziłam się ja i tam koniec. Nie kochali się, więc się nie przyjaźnili. Nie kochali się, więc się nie przyjaźnili i nie mogło nic dobrego z tego małżeństwa wyjść. Rozumiecie? Przyjdź dzisiaj do Boga i
Nie udawaj też, jeśli czujesz, że potrzebujesz przyjaciela. To powiedz do Boga: jestem samotny. Czuję się samotny i czuję się samotna. Chcę przyjaciela. Nie wzbudzaj go też na siłę. Wiesz, przynieś tę sprawę Bogu i oczekuj na Niego. Miej szczere serce. Bądź przykładem. Bądź człowiekiem, który jest godny zaufania, a na pewno znajdziesz swojego przyjaciela. Gwarantuję Ci to. Znajdziesz swojego przyjaciela. To jest taki właśnie... Bo to jest, wiecie, bo Kościół musi zacząć w tym chodzić. Dlatego, że jeśli nie ma przyjaźni w Kościele, to ludzie szukają gdzieś tej przyjaźni. Szuka się potem przyjaźni w świecie. Szukamy przyjaźni w świecie. I często się mówi: wiesz, mam taką sąsiadkę, no tak sobie mogę z nią pogadać w Kościele, z nikim tak nie mogę. Nie, no w ogóle ona jest normalna. Ona jest normalna, ja sobie mogę z nią tak pogadać w Kościele. W ogóle nie mogę tak sobie z nikim pogadać. Dlaczego? Bo w Kościele się często udaje. Udaje się kogoś, kim się nie jest. I wtedy jest trudno być ze sobą. W ogóle, wiecie, trzeba pokazać trochę normalności. Takiego normalnego chrześcijaństwa. Ostatnio taka dziewczyna do mnie dzwoniła i tak sobie szczerze z nią rozmawiam. Mówi: wiesz, bo ty to jesteś taka, ja wie jaka. Ja też brudzę majtki. Ja też się budzę. Rozumiesz? Też mi śmierdzą nogi. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ja jestem normalna. To, że jestem powołana, to nie znaczy, rozumiesz, że ja majtek nie brudzę, że się nie pocę, że mi nogi nie śmierdzą, że rano jak wstanę, to mi też z buzi śmierdzi. Sara często: ale mam śmierdzi z buzi. A tu się okazało, że my mamy w ogóle ciało. Ha, ale jasna. Nie ma tak, że wiecie, my od rana fruwamy, nie wiem, skrzydła nam rosną w ogóle i my fruwamy na skrzydłach. Nie, jesteśmy normalni. Rano wstajemy, bierzemy proch, siłownia, obowiązki, zakupy. Rozumiecie? Ja w ogóle często to w ogóle mi jest brak doby. Ja z Julitą jak rozmawiam. W ogóle czasu brak. Brak czasu. Mam tyle zajęć. Normalna jestem. To nie jest tak, że ja w jakimś uniesieniu chodzę w ogóle cały dzień. Wiecie? Nie. Jestem człowiekiem pracy. Jak mówię to ludziom, no to w ogóle ludzi dotyka. A co dzisiaj robiłaś? Jaki tam dzisiaj miałaś czas z Bogiem? Powiem ci, jaki miałem ci czas z Bogiem. Powiem ci, co ja dzisiaj... O, to ty taka cielesna jesteś, ja wiem. Taka jestem cielesna. Proza życia, bo ja o tym mówię. Rozumiecie? Sprawiedliwy sędzia. Niech powstaje w was sprawiedliwy sędzia, a zobaczycie, jaki owoc będzie też przynosiła wasza służba, to co będziecie mówili do ludzi. Będziecie rozwiązywali konflikty, bo skoro Jezus jest rozwiązaniem, to my jesteśmy też rozwiązaniem. To my jesteśmy tymi, którzy rozwiązują konflikty. Rozwiązują konflikty. To tak jak w małżeństwie przychodzi babka i mówi: wiesz, jemu tam nawet nie drga. Ja mówię: a co ty robisz? Jak w tym kabarecie było? Położyłaś się i krój tam, nie? Trochę śmieci trzeba. Nie zwalaj winy na niego, że to on jest winny. Kij ma dwa końce. Kij ma dwa końce. Chcę was zostawić z tym. Wiem, że jesteście ludźmi szczerych serc i będziecie o takie też rzeczy wołać do Boga, aby wzbudzał w was sprawiedliwego sędziego. Zobaczycie, ile to w ogóle, ile to przyniesie owocu do Kościoła. Ile to rozwiąże w ogóle głupich sytuacji, konfliktów, niepotrzebnych rozmów. Rozumiecie? Przecież wiele w ogóle tak naprawdę niepotrzebnych rozmów jest z tego powodu, że jest brak obiektywnego patrzenia. Ludzie się nie potrafią między sobą porozumieć. Wiesz? I jeśli czujesz się samotny, to módl się o przyjaciela. Tylko bądź szczery w tej relacji. Bądź szczery w tej relacji. Pamiętając o tym, że dary i powołania są nieodwołalne. W tej relacji też bądź... Wiecie, kiedy ja na przykład wystawiam swoje życie, to ja je wystawiam na pewne zranienie. Kiedy mówimy o sobie, to wystawiamy się na pewne zranienie.
Jedni nas przyjmą, a drudzy nas odrzucą. Właśnie taki człowiek teraz o 23:00, pozdrawiam tego człowieka, bo wiem, że on do nas dzwoni, do mnie dzwoni, a nas ogląda, nie ma odwagi się mi przedstawić, a cały czas na mnie nadziera telefonem. W końcu mi się nagrał takim trochę głosem groźnym: Agata, chciałem ci coś powiedzieć. Nie śpiewaj w kościele, bo Bogu więdną uszy. I to, ja mówię, dobrze jest się przedstawić. Może bym cię nawet polubiła, jakbyś się przedstawił. A może w ogóle byśmy się zaprzyjaźnili jeszcze? Gdybyś mi coś powiedział. Gdybyś mi coś powiedział o sobie, ja bym ci coś powiedziała o sobie. Już teraz w ogóle nie wiem. Zaniskrzyłaby między nami przyjaźń. Bądźmy normalni. Nie spychajmy naszych potrzeb gdzieś w ogóle, wiecie, pod dywan. To są bardzo ważne potrzeby. To są bardzo ważne potrzeby. Mieć przyjaciela, nie być samotnym, to jest bardzo ważna potrzeba. Naprawdę, tego się nie należy wstydzić. Amen.